Ej, no czekaj na mnie. Uwaga! Uwaga! O cholera! Niedobrze. Co niedobrze? Co się stało? Nie wiem, coś tamtego. Uwaga! Uwaga! I przed chwilą... O cholera. Szturm i akumulatory, co? Czy muszę akumulatory otwierać, czy co? Nie, mi się wydaje, że poboczna misja się jakoś aktywowała. Aha. Przeszukaj ciała, a. Tu jest jakieś. Poczekaj, bo ja kurde te umiejętności sobie pobrać się. Brahim, gdzie ty cholera jesteś? Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych, ani śladu Rahima. Cholera, masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! Słyszysz? Niech ten gnojek tylko spróbuje dać się zabić! Nie spróbuje dać się zabić, to go zabije. No dokładnie. Oj, oj. Ach, serio jeszcze wpadłem. Wpadłem. Ja też. Wpadłeś? Ja spadłem. Czy... Nie, spadłem. Okej. Okay. Dobra. Czy coś tu nisko jest? Chyba nie. Dobra. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabite. No i czemu żeś to przyspieszył? Ja nic nie przyspieszałem, to się właśnie samo robi. A, to słabo. Nie lubię, jak się coś... Okej. Okay. Pajac, po co on w ogóle szedł tam? Było mówione. No, było mówione. Nie idziesz. Ty zostaniesz. Poczekaj, ja co mi bijesz? Ja muszę sobie... Kurza, ten ja muszę, no. A, nie mam już tych. Dobra, nieważne. O. O kurde. A ten. Kurczę, ale gruby plus jeszcze porośnięty mchem. Gruby. No, gruby to jest. Dawaj go tam. O kurde. Jakie zawody? Właśnie ja nic nie załączałem. No i już. Wygrywasz. Aha. Aha, dzięki. Przegrywasz, aha. Aha, aha, jeszcze dostał 1500, tak? A ja nic. I stary, ja nic nie kliknąłem, nie? Nawet. Nie. Rahim! Crane, myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. A, zaraz. Cholera, ty krwawisz, a? A, zaciąłem się. Nic to. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Tu zamknął go. O kurde, ty, bo mamy czas. No, co ty robisz? Znowu. Ja nic nie kliknąłem, jak naprawdę. Kurde, jak ja na filmiku znowu będę widział, jak cieszysz Michę. Nie. No, nie, no. No. Już potem jak nie mówisz, to już kurde wiem. Nie, naprawdę nie kliknąłem nic. Mnie też to, że tak powiem, wkurzyło. A tu trzeba. Kurde, jak tu wyjść w ogóle? Tu trzeba zejść na dół, do tej studzienki. Ja pierniczę, bo mamy czas ograniczony. Widzę. Mamy przy sobie tykającą bombę i to tak, wiesz, dosłownie. Biegnie do gniazda, już. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn.
Przegrywasz. Aha, nawet nie wiem co przegrałem. Ja też nawet nie wiem. I znowu dostał 1500. Ty wygrałeś, ty tam cicho sieć. Ale... Ale nawet nie wiem za co, stary. Na trzy koła mnie uczulałeś. Bo cóż no, bo nie grasz tyle co ja. No, no. Dobra, podłożyłem bombę. Pierwsza gotowa. Dobra. No, wspinaj się, kurwa. Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Poszukaj takiej kolumny. On coś dziwnie gada. No. Kolumny. Dobra, mam schody. No, ja już jestem na góry. No właśnie, cię widzę. Ach, kurde. Kurde, minuta została. Damy radę. No dawaj tu, no. Już dałem. No kurde, jeszcze iż rzucił na mnie. Jakie zawody, no co to się dzieje? Kurde. Ja pierdzielę. Damian, jak ty jakieś zawody, kurde, bierzesz znowu w ten... Wiesz, jak mnie to denerwuje? Bo ja tu chcę uciekać, a tu się samo odpala. A to nie tu nawet. To co, my teraz musimy uciec, tak? Tak. Ale gdzie, ja nawet nie wiem gdzie. Kurendy. Kurde. No właśnie, czekaj, tu... I tu gdzieś tymi schodami trzeba było w dół pójść, nie? W dół. Dobrze, myślałem, dobra. Kurde. I teraz tu jest wyjście chyba zaraz. A wiesz co? Czekaj. No, kopaj. Nie, tak nie wyjdziemy. Jakby tak... Też nie, dobra. Czekaj, tędy żeśmy biegli? Nie, tu jest, żeby iść do góry. Ja pierniczę. 15 sekund zostało. A tu? Też nie. Nie no, 2-1. Dobra. No te. O kurczę, znowu tutaj? Tu w terminalu. Jest wejście do kanałów, koło zachodniej. Dobra, już teraz wiemy gdzie iść. No. Zaprowadzicie do gniazda. Mniej więcej. Puść się tego, skacz tam, kurde. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Ale normalnie chyba nie mogliśmy tutaj wejść. No nie, bo tu była zablokowana strefa, nie? A dobra, tu jest dziura, kurde, w którą musimy wlecieć. Aha. Ale to ona była później? To musiała być. To idź ty tam, albo... Dobra, już wiem jak iść. To ja tu będę na ciebie na dole czekał i później cię poprowadzę do tej dziury. Dobra. Serio. Dobra. A, to ona już nie żyje, okej. Załatwione. Dobra, dawaj, mordo. Kolejne zawody. A to chyba wiesz co jest. No to musi być jakoś w grze zrobione, bo to niemożliwe, żeby było tak samo istnie. Gdzie ty biegniesz? Musisz zejść na dół po schodach. No wiem. Musiałem schody znaleźć. No to dawaj. No. Dobra, fajnie, mam jeszcze ponad 1,5 minuty. No już wiemy, widzieliśmy jak biec. No, właśnie o to chodzi. Przegrywasz. Czemu ja ciągle przegrywam? A no? Fabularne, widzisz? Zawody Rakim, fabularne. Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? Szlak. Szkoda, że nie widzieliśmy tego wybuchu.
No właśnie. Kurczę, gdzie ja wpłynąłem? Tutaj. Rahim pewnie już kaputnął. Rahim! To ja! Udało się! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! On się pewnie przemienił. A cały budynek się zawalił! No, masakra. No. Szlak! Nie, nie, nie! Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja! Kryn! O Jezu! Rahim, przestań! O kurde! To pieprzone ugryzienie! No, nieźle. Ty cholerny! Durny, pieprzony dzieciaku! O Boże! Jade! O masakra! No, to trochę tak nie fajnie. O masakra! Słyszysz mnie? Co się dzieje? Bregan. Rahim. Rahim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. O masakra. No właśnie, tak to jest, jak się dzieciak nie słucha. Ja zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz zrobić? Ale normalnie nie mogliśmy do gniazda dojść. No nie, bo było na czarnej strefie, ciemnej strefie, tak? Zablokowany. O masakra. Masakra, i co tej Jade teraz mamy powiedzieć? Słyszałeś, na razie mamy jej nic nie mówić. Tak, ale ona mówiła, że mamy dopilnować, żeby on nie użył tych ładunków, nie? No ale użył. No użył, no właśnie. I co? Żeby nie było tak, że ona wiesz, do nas miała jakieś bąty, nie? A niech ma, no to co, przecież co to nasza wina? My nie mamy wpływu na decyzje innych, nie? Nie mamy wpływu na bohaterów. No, tym bardziej na NPC-ków. Obiecałem, no. Nie udało się na cholerę drążyć temat. Dokładnie. Masakra. Ale powiem ci, fabuła już teraz tak fajnie idzie do przodu. Raz, że fajnie idzie do przodu, dwa, że jest taka no ciekawa, a nie idź tam, ciekawa, zrób tam to. No. Tylko jednak. No, bo na początku była taka trochę nużąca, ty zrób tam, idź to, co ty. Tak. Teraz się zaczyna tak fajna robić. Fajna, jak ludzie umierają, to ty mówisz fajna? Nie no, rozumiem, o co ci chodzi. Wiem, o co chodzi, no. To mi nie łap to słyszę. Może w końcu będą ciekawsze odcinki. Bo na razie to było tak. No tak. Kurde, gdzie ja biegnę, panie? Nie wiem. Potrzebujesz czegoś? Herbata! Hej, spokojnie! Co spokojnie? Nie ma spokojnie. No, a dawaj, stary. No idę. Nie ma czasu. No. Bregan. Jak dzieciak zginął? Ja. Musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. O kurde. Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Zir! W mordę! Leć na dół! Nie damy go tamtym! Co tam tego nas atakuje? Na pewno Rais. Możliwe. Gnoje!
Za Narnię! A, nie mam... Za Narnię! Kurde. Nawet nie zdążyłem sobie kupić amunicji ani nic. Z siekierą na, do ludzi. Za Narnię, wydupki! Leroy Cha! A. No tak. O kurde, punkty przetrwania 2000 poszły. No, 2600 straciłem. No. Leroy Jenkins. Czy ja będę mógł... A, dupa. Jestem nie w tym miejscu, gdzie bym chciał. Dobra, to chociaż tę gwiazdkę do rzucania wezmę, zamiast tarczy na przykład. Gdzie oni są? Po lewo. Gdzieś. Zir, gdzie jesteś? W dupie! Żyję tym, co ja wyłupię. Nadchodzi noc. A dobra, tutaj musimy iść do tej, do przyczepy. Chyba o kurde! Nie pykło. Co? Ja to był ten... To... W środku nie, nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. O kurde, czyli lekarza. Mhm. No o ta. Kurde, on. Ten tu jak kona. Może jemu pomóżmy chociaż. A, chyba za późno. Chciałem go dobić. Szlak! Brecken, porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Widzisz, co się dzieje, jak się próbuje pogrywać z Reisem. Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Aha. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Reisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Chyba ty strzeliłeś tą beczkę, jak tam biegłem? Nie. Aha! I na co ci to było? Nie, ale co leżysz? Poprzedni nie ja zrobiłem. No, tak, tak. Będziesz widział. Będziesz widział i teraz, w tym momencie właśnie patrzysz na monitor i widzisz, że to nie. Co się stało? Ziomek, wstawaj! No co za kutas. Ej, miałeś już tak nie mówić. No tak, ostatnio musiałem wszystkie wypipować. No dlatego ja już cię nie kutasię. Nie kutasiasz? Nie kutasiam cię. Czy to ty nie? Ja nie, kurde, już drugą odpalam i rzucał w moim kierunku. No chciałem, ale to było takie... No. Ale to było takie, wie pani, ładne. Ładne. Ale wtedy, w ostatnim odcinku to ładnie tam, dużo razy tak patłeś. Ej, Damian, chodź. No. No właśnie, taki z ciebie knur. O, ty locho. Tkankę sprintera zdobyłem. Dobrze. Dzięki. O nieznajoma, ja za tyłek łapię cię, kiedy coś tam, tankujesz, coś tam. Tankujesz, pobierasz ziemniaki. Czekaj, ja nie podróżę. O nieznajoma, ja będę łapać cię. Musimy go mieć z powrotem. Dobra. Gdy chodzisz po schodach lub korzystasz z windy, czy twoja dziewczyna, czy ona wie, że łapiesz za pupę? Czy twoja dziewczyna, czy ona wie, że łapiesz za pupę? Inne dziewczyny? Nie. To się zdziwi. nie boję się. O, Cezik, kurczę, aż powiem ci, szkoda, że teraz już nic tak nie dodaje, nie? O, był, już go nie ma. W sumie nawet nie wiem, powiem ci, jak nie obserwuję go, to nie też go twórczyć, to nie wiem, może dodaje coś, no. Nawet nie wiem. Nie, ja mam go zasubskrybowanego. Cicho jest, powiem ci. Brecken, garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź z tyłu, tylko głupio nie ryzykuj.
Dobra. Gnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Tam mamy zrzut tak, chyba. Wejdź do tej, wejdź do jamy lwa. Tylko nie ryzykuj. No właśnie. Czasami ta logika... To nie... Ojej, a gdzieś ty tam polasz? Coś ty 377 metrów ode mnie jesteś. Bo zrzut mam. O, jestem ja tylko przy zrzucie, dawaj. No to chłopie, ja tu jestem u żółtego, Raiso. Ja sobie biegłem i jestem przy zrzucie, więc podążaj za mną, ty złamany fi... O ty... No co, nie miało być nie mogę, na K, to będzie na F.